Cię pięknie w nowym dniu. Zaczynamy kolejny dzień, zaczynamy vloga. Może nie tak całkiem zaczynamy, bo ja już jestem dosyć mocno do przodu z czynnościami. Dziecko w szkole, pies wyprowadzony już 2 razy. Film prawie zmontowany, vlog na jutro, czyli na wtorek. A ja postanowiłem przebiec się do takiego pięknego miejsca i mam ze sobą też Mavic Mini. Już dawno nie biegałem z dronem, a Mini się do tego nadaje, bo prawie go nie czuję. Natomiast to, co ciekawe, jeszcze dzisiaj po południu mamy spotkanie z Grześkiem i wybierzemy się na taką małą wycieczkę. Nic wielkiego. Nagrywam dzisiaj GoPro 7 razem z, mój drogi, moja droga, filtrem gradientowym, neutralny na 8. Jestem bardzo ciekawy, czy cokolwiek z tego wyjdzie, a to się dopiero okaże. Zatem let's go i w drogę. Mam nadzieję, że nie będzie padało dzisiaj. Dzięki temu zrobimy fajny trening i też polatam dronem, bo nie mam dla niego opakowania wodoszczelnego. Co prawda jest ubezpieczony, ale kontroler jest nieubezpieczony. W międzyczasie dokształcam się, słuchajcie, Stu McLaren fantastycznie opowiada i dał mi dzisiaj jeden pomysł, który spróbuję sprawdzić od teraz do marca, do połowy marca. Zobaczymy, czy mi się to powiedzie. Zbiera się na deszcz. Ciemne chmury. Musimy się sprężyć. To jest mniej więcej to miejsce. Zaraz zobaczymy, że tutaj można przelecieć i jak przelecieć. Jest trochę gałązek. Jest mega ładnie. Ta skałka i tamta za mną. To wyjątkowa zima, kiedy właściwie w środku lutego nie mamy śniegu. Można powiedzieć, że jest zupełnie inaczej. Na pewno nie ma tego uroku, który zwykle tutaj u nas gości, ale jednocześnie dajemy sobie radę i staramy się zaadaptować do tych warunków, które są. A teraz widzicie już, jak spędzamy wolny czas z naszymi psami na łonie natury. Trzymajcie się, do zobaczenia przy kolejnym vlogu. Na razie tymczasem, hej.